Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj arenę Jayne'ą, której magia zwycięży. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Pradawny cień, nie za bardzo, bo ta karta czasami może nas udupić, a pradawny cień sam w sobie ma tylko 4 punkty zdrowia, więc to jest mało. Jutrzenka, jeśli na koniec twojej tury kontrolujesz sekret, przywróć 4 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. Albo wyparowanie, zniszcz stronnika, który zaatakuje twojego bohatera. Jak już, to weźmiemy tą jutrzenkę, potem może dojdą nam jakieś sekrety, więc z czymś się skombi. Tutaj polimorfia, zdecydowanie. Bardzo fajna czwóreczka na magu. Drakani czarownik, na razie buffów nie mamy, ale może dojdą. Kwaldir jak najbardziej. Na late game champion wichrogrodu. Pocisk lodu jest bardzo przydatny. Tu mamy ciekawy wybór. No, kapłanka z tych trzech kart jest najsłabsza. Albo grobowy pająk, albo żywiołak wody. Grobowy pająk daje nam karty za friko. Natomiast żywiołak wody jest kreaturą, której ciężko się pozbyć. I weźmiemy sobie żywiołaka. Fireball. Zamieć. Czy my chcemy zamieć? Tak. To jest AOE. I może być przydatne. Rozpylacz sadzy na trzecią turę jest w miarę dobry. Mściwy kowal 4 na 6. Całkiem fajne statystyki. No co prawda ten szał on na nic nie daje, ale 4 na 6 robi swoje. Tutaj kontra na bronie i dwójeczka. Czy my mamy już jakiś sekret? Nie mamy, więc na razie szalony naukowiec nie. Natomiast lodowy furiat, on ma 2 punkty zdrowia i całkiem ładnie się sprawdza. Wybuchowa owca może być traktowana jako AOE, 2 punkty obrażeń po całym stole, ale weźmiemy sobie drugi pocisk lodu. No to jest bardzo dobra kreatura, boże, kreatura, dobre zaklęcie. Tutaj Gorylobot, nie mamy mechów, ale jeszcze nad tym popracujemy. Wielka ropucha, bardzo fajna dwójeczka. Mamy już żywiołaka wody, pretendent z Dalaranu. On może fajnie urosnąć, jeśli chodzi o obrażenia od zaklęć. Tutaj obłąkany bombiarz. Czy nauczyciel szermierki? Śmiemy sobie tego bombiarza. Zastanawiam się nad drugim czempionem Wichrogrodu, ale z drugiej strony płomienna lanca. To jest taki hard removal, bym powiedział. I brać go, nie brać. Dobra, spróbujemy z drugim czempionem. Eteryczny przywoływacz, zdecydowanie. Fala płomieni. Jak najbardziej. No, tych mechów mamy aż jednego. Natomiast widmowy rycerz jest odporny na jakieś zaklęcia. I tutaj myślę, że pajęczy czołg. Pajęczy czołg jest całkiem niezły. Weźmiemy sobie lustrzany byt. Może uda nam się jakąś fajną kreaturę przejąć. Tutaj kapłanka Elumy. Dobrze by się wpasowywała w naszą szóstą turę, której nie mamy aż tak wiele. Drugi żywiołek wody, czemu nie? Korny giermek czy ropucha? Nie mamy żadnych jedynek. Ale weźmy ropuchę. Pirowybuch na arenie. Czemu nie?
Nie mamy żadnych jedynek i to jest ból. I mamy, no, tak ze 2 do 3 drugoturowych dropów. Chyba tak nie po polskiemu to powiedziałem. 2 do 3 drugoturowych dropów. No, takie... Coś mi tu nie pasowało. Dobra. Karty podstawowe zdobywa się podczas awansowania. Nie można ich tworzyć lub odczarować. No super. Blizzardzie, dziękuję Ci za takie informacje. Top support. Okej. Okej. Myślę, że pirowybuch i fale połomieni sobie odrzucimy. Żywiołaka wody zostawiamy. Jako czwartoturowy drop się nadaje i mamy wielką ropuchę. Także 1/3 naszych drugoturowych dropów. Także nie jest źle. Witaj. Jeszcze gdybyś niczego nie zagrywał teraz, to byłoby świetnie, bo to pozwoliłoby nam przejąć inicjatywę. Nie baw się wrzucanie jakiegoś coina czy coś. Nie. Chyba że coin i hero power. To na to jestem w stanie jeszcze się zgodzić. Trafiliśmy na myśliciela. Tam sobie jajka rozbijemy. Zobaczymy, w których jajkach są smoczki. Tylko w jednym. Trochę słabo. Dobra, pochodnia zgaszona. Chłopie, czas ucieka. To się nagrywa. Ty nie szukaj mnie w internecie, bo ja tego na Twitcha raczej nie wrzucam. Świetnie. Naprawdę świetnie. No nic, trzymamy się planu. Przy odrobinie szczęścia, jeśli on zabije naszą żabę, to na agonii my zabijemy jego totemiczny golem. No i wyjdzie, powiedzmy, że na plus. Serio? No, dziwne zagrywki. No, my to sobie zabijemy na spokojnie. Dziwna zagrywka, serio. Przyjmiemy na siebie te 6 punktów obrażeń. Mam nadzieję, że nie da mu jakiegoś buffa. Chociaż nawet jeśli dałby mu buffa. Świetnie. A nawet jeśli dałby mu jakiegoś buffa, to my sobie zagramy tak. Tego zamrozimy. Tego zabijemy. I niech kombinuje teraz. I niech teraz kombinuje. My sobie poświęcimy naszego rozpylacza. Poświęcimy rozpylacza, tego zabijemy, dorzucimy jeszcze drakanina i tyle. I tyle, i niech gra. Ma teraz 4 punkty many. I mam dla ciebie smutną wiadomość, bo tego zbufuję i zabijam ci tego goryla za darmo. No, za 3 punkty obrażeń, ale to jak za darmo.
A w kolejnej turze myślę, że postawimy na ilość, czyli Mściwy Kowal plus Jutrzenka. A jaki cwaniak. Patrzcie go, jaki cwaniak. Fireball, o. No nie. Fireball nie doszedł, ale... Ale. Ale zagrajmy tak. Czy ja chcę się z nim ścigać? Nie. Nie chcę się z nim ścigać. O, zaatakujemy go, bo on mi nie zabija tego drakonina bronią. A my widmowego rycerza jesteśmy w stanie zabić za darmo. Prawie, że. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy ja mam jakieś leczenie. Wydaje mi się, że nie. Wkroczymy w światłość i lepiej, żeby teraz nie miał burzy z piorunami. Bo on teraz naprawdę jest w stanie mi bardzo poczyścić stół. Bo jeśli rzuci totem, który daje obrażenia od zaklęć i rzuci burzę z piorunami, to będzie nie za ciekawie. Ale nie zrobisz tego, prawda? Powiedz, że tego nie zrobisz. No dobra. Skoro ty tego nie zrobisz, no to ja ciebie zabijam. Piro wybuch na wykończenie jest całkiem mocny. Zobaczmy w ogóle. 12 minut. No okej. Nie jest źle. Więc przejdźmy do kolejnej walki. Kurczę, mam jednego Fireballa tylko. Nie podoba mi się to, ale mamy dwa pociski lodu, mamy jakiegoś Flamestrike'a, Pyroblasta, także nie jest źle. Tylko żeby te drugoturowe dropy dochodziły, bo tak to jesteśmy w miarę ustawieni. Tutaj nasz glut się przyda na jego broń. Jeden pocisk lodu myślę, że wystarczy. Mamy pajęczy czołg na trzecią turę. Czwarta, piąta. Nieźle. Nieźle. W drugiej turze możliwe, że rzucimy właśnie ten czołg. Ryzykować? Czy zabijać? Zaryzykujmy. Może nie dobrał sekretu. Chciałem mieć tylko pierwszoturowy drop. Jeśli tak, to jest w miarę ok. Spoko. Spoko, podoba mi się to. Wystawmy kreaturkę. Stołem nie jest w stanie się tego pozbyć. No, też dorzucił czołg. No dobra. W takim razie my zagramy w ten sposób. Fuck. Gorylobot. No, to mu siadło, przyznaję. Przyznaję, że to mu siadło.
Co teraz zrobić w sumie? No zróbmy tak, ale no nie podoba mi się to zagranie, bo jeśli on ma teraz broń, to będzie trochę lipa. To będzie lipa. Bez obaw, słonka, kawaleria przybyła. A jeśli ma konnego argentu, no to też jest lipa. Chociaż mamy teraz obłąkanego bombiarza, który może nam porobić tutaj. Może nam porobić. No i zaryzykujemy chyba. Zaryzykujemy. Do przodu, do przodu. Raz, dwa, trzy. I tu, do przodu na lewo. Dobra. Tak swoje zrobiłeś. Jestem z ciebie dumny. Naprawdę. Ładnie się tutaj postarał, podziałał. Czekam na rozkaz. Okej. Co my teraz chcemy zrobić? Kurde, załogowego szatkownika jakoś wypadałoby się pozbyć. Sobie myślę. Ale jestem ostrzem bogini. Uleczymy się. Zabijemy rekruta. No i damy mu tą inicjatywę. A zobaczymy, co on teraz zrobi w tej siódmej turze. To będzie istotne. Okej. Nie takie głupie. O. Skoro tak. Lubię najazdy. No to ja lubię najazdy. Zagramy w niego. Bo może dojdzie nam pocisk lodu. Wtedy będziemy w stanie to ładnie poczyścić. A nawet jeśli nie dojdzie, to będziemy mogli mu to pomrozić. O. Ho. A z drugiej strony. Dobra, zabijmy to. Zabijmy to. Zaatakujmy tego. Dorzućmy eterycznego przywoływacza. I ta fala płomieni jest całkiem niezła w tej sytuacji. No i zobaczmy, co on wykombinuje. Teraz będziemy mieli 9 punktów many. No nie, nie, jemu buffa nie dasz. Będziemy mieli 9 punktów many, więc... Więc fala płomieni wejdzie jak... ciasto. Zagrajmy. Tego się pozbędziemy. Tego zabijemy. No i tyle. Nasz paladyn ma spore problemy teraz. My mamy pirowybuch na ręku. A to nas
nie boli, bo i tak za sekundę dostaniemy kolejnego buffa. No i kolejną falę płomieni. Bo to tylko zmienia zdrowie i atak. A my spokojnie możemy dogrywać kolejne kreatury. Wystawiłem się troszeczkę na konsekrację. Mam nadzieję, że nie ma. No ale tyle w temacie. No, jeśli zostawi się na dłużej niż jedną turę Kwaldira, to on robi potem grę. On robi potem grę. No i sami widzicie. Mamy 2-0, także w tym odcinku to wszystko. Zobaczmy ile. No, 20 minut. W tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z Wami. No i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!